Dzień dobry Państwu. Nazywam się Sławomir Dębski. Witam na kolejnym spotkaniu w cyklu rozmów o dylematach politycznych i prawnych polskiej polityki zagranicznej 1918-1945. Dzisiaj będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o kwestii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, które po 1 września 1939 roku okupanci popełniali na ludności polskiej, na społeczeństwie polskim i w ogóle na terytoriach polskich ogólnie rzecz biorąc. A do tej rozmowy zaprosiłem fantastycznych naszych gości, fantastycznie dwie panie specjalizujące się w kwestii odpowiedzialności, w kwestii dochodzenia do prawdy, w kwestii zbierania dowodów. Bardzo miło mi przedstawić panią dr Joannę Lubecką z IPN Krakowskiego, ale także z Akademii Ignacjanum. Bardzo dziękujemy, że przyjęła pani zaproszenie do naszej rozmowy. Również dziękuję. Dzień dobry Państwu. Oraz jak zwykle staramy się łączyć ekspertyzę historyczną z prawną. Pani Patrycja Grzebek z Uniwersytetu Warszawskiego, pani doktor specjalizująca się w prawie międzynarodowym, ale bardzo często podejmująca również problematykę, o której tutaj rozmawiamy w czasie tego cyklu, czyli skrzyżowanie prawa i historii. Kwestia odpowiedzialności za II wojnę światową, kwestia odpowiedzialności za dokonane zbrodnie wiąże się właśnie z momentem wybuchu II wojny światowej. I takie pierwsze pytanie, ponieważ rozmawiamy po to, aby przybliżyć trochę naszym widzom tą problematykę, aby ich prawem nie wystraszyć, aby ich zachęcić do poszukiwań takich trochę interdyscyplinarnych i takiej refleksji. Zacznijmy od rzeczy podstawowych w ogóle. Znaczy, mamy wybuch wojny i z punktu widzenia prawdo międzynarodowego, z czym w ogóle mamy do czynienia? Czy co się w ogóle dzieje? No bo to spadają bomby, ludzie giną. W jaki sposób ta wojna jest prowadzona? I bardzo często nie uświadamiamy sobie w takim, bym powiedział, powszechnym odbiorze, że wojna jest jednak przedmiotem regulacji jakiejś prawnej, że wojna to jest też reżim prawny. To nam do głowy nie przychodzi najczęściej. A warto coś o tym powiedzieć. Więc 1 września co się zaczyna? Pani Patrycja Grzyb. To wcale nie jest proste pytanie. To znaczy, ja oczywiście mogę powiedzieć, że dla nas 1 września 1939 roku rozpoczęła się wojna, konflikt międzynarodowy. Wojna, którą, jak później orzekł też Trybunał Norymberski, możemy określić jako wojną agresywną, czyli też wojną tym samym zbrodniczą, stanowiącą zbrodnię przeciwko pokojowi. A dlaczego mówię, że to nie jest takie proste, że zacznijmy od tych podstaw, jak tutaj pan doktor powiedział, 1 września 1939 roku? No bo gdy dyskutowano, kiedy ta agresja niemiecka się zaczęła, to pojawiły się wątki. A co z zajęciem Czech? A co z zajęciem Austrii? Czy to już była wojna, czy też nie? I Polacy mieli dylemat z tym w czasie II wojny światowej, jak do tego podejść. Bo dla Polaków było oczywiste, że wojna zaczęła się 1 września 1939 roku, ale jednocześnie wiedzieli, że Czechom bardzo zależy na tym, żeby zajęcie Sudet czeskich jednak kwalifikować też jako agresję. I stąd też my bardzo ostrożnie odnosiliśmy się w czasie wojny, II wojny światowej, kiedy ta wojna rzeczywiście się zaczęła. Tak, żeby sąsiadom nie psuć szyków, jeśli chodzi o przygotowania później do osądzenia tej wojny zbrodniczej. To, co myśmy niewątpliwie podkreślali przez cały okres wojenny, to, że oczywiście, że jest reżim prawny, bo gdy zaczyna się konflikt zbrojny, to już wtedy mieliśmy konwencję haskie, mam na myśli tutaj czwartą konwencję haską, przede wszystkim z 1907 roku, która regulowała to, jak ma być prowadzona wojna lądowa. I w tej konwencji były jasne zasady, na czym polega okupacja, czym jest okupacja,
okupacja, jak się należy zachowywać w czasie tej okupacji, co można, a czego nie można. I o tym Polacy przypominali. Stąd też, żeby także innym uświadomić, jakich zbrodni się dokonuje, to Polacy nawet publikowali, opłacali takie ogłoszenia w głównych dziennikach tamtego czasu, w którym mówili, że to, co obecnie dzieje się na terytorium Polski, jest pogwałceniem konwencji haskiej z 1907 roku. Więc w momencie, gdy zaczyna się wojna, mamy już, tak jak później Trybunał Norymberski powiedział, dosyć jasną regułę, czy można zaczynać wojnę agresywną, czy nie. I mamy też jasne reguły, gdy do tej wojny dojdzie, już nie wchodząc w szczegóły, czy kto zaczął, prawda, bo przecież wiemy, że dla Niemców to oni tak naprawdę się bronili, przecież rozpoczęli to w samoobronie, niemiecka mniejszość była tutaj prześladowana, zaraz dojdziemy do 17 września, tam inne mniejszości były prześladowane. Natomiast z punktu widzenia prawa myśmy mieli reguły prawne, które pozwalały nam te kwestie rozstrzygnąć. To nie była próżnia prawna. Ja muszę zainterweniować jako ten, który tę rozmowę prowadzi, bo nasi czytelnicy i słuchacze w tym sensie. Bardzo się dobrze tego słucha, ale natychmiast szukają gdzieś w obszarach swojej pamięci wyjaśnienia no właśnie takich terminów jak okupacja, jak konwencja haska. Znaczy, co było zabronione, może tak to powiedzmy, czego nie wolno było robić, bo potem przejdziemy właśnie do pani doktor Lubeckiej, żeby się zapytać, no, na jakiej podstawie, jak reagowano na te złamania, ale najpierw na naruszenia prawne. Ale powiedzmy sobie najpierw, czego nie wolno było robić, bo to chyba najłatwiej będzie zrozumieć. Po pierwsze, nie wolno zaczynać wojny agresywnej, tak? To jest pierwszy moment. Natomiast już gdy do tej wojny dochodzi, to są ścisłe zasady, według których okupacja jest zorganizowana. To ma być stan tymczasowy. Nie może dojść do czegoś takiego jak zawojowanie, ponieważ państwa uznały, że nie zdobywamy terytorium w wyniku wojen. Tak? To musi być jednak jakiś taki konsensus, regulacja traktatowa. W związku z tym, gdy do tej okupacji dochodzi, należy szanować co do zasady instytucje, które są na terenie tego państwa okupowanego. Nie można zmieniać struktury sądów, nie powinno się wprowadzać jakichś drastycznych zmian, jeśli chodzi o prawo obowiązujące na tym państwie, w tym państwie okupowanym. No ale też najważniejsze, i wiemy to już od czasów I wojny światowej, nie potrzebowaliśmy tego, znaczy oczywiście konwencji haskiej swoją drogą, ale przecież po I wojnie światowej skonstruowano taką listę zbrodni wojennych, co państwo uznają za niedopuszczalne. No i taką niedopuszczalną kwestią jest na przykład mordowanie osób cywilnych, prawda? Taką kwestią jest niszczenie własności prywatnej i publicznej, niszczenie kościołów. To są kwestie, które były już regulowane i w konwencji haskiej, i były potwierdzone przez ustalenia konferencji pokojowej po I wojnie światowej. Więc jeśli chodzi o taką organizację okupacji, gdy zabija się ludzi, stosuje się kary zbiorowe, niszczy się własność, internuje się ludzi bez żadnego powodu, bo owszem, w czasie okupacji można internować ludzi, można ludzi odsyłać do obozów, ale tylko ze względów bezpieczeństwa, ale nie po to, żeby ich zabijać czy wykorzystywać ich pracę niewolniczą. Zastraszać, ani też zastraszać, tak? Nie wolno palić bibliotek. Tak, nie można siać terroru. Nie też jest właśnie taki przepis, że po prostu to nie chodzi o to, że, bo ta ludność, która jest okupowana, ona w tym momencie jest w takim jakby pod ochroną okupanta. On ma się tą ludnością zająć, tak, a nie ją mordować. Właśnie, znaczy to jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym przypomnieć. Otóż samo pojęcie okupacji w tym reżimie międzynarodowym prawnym oznacza obowiązki. Tak. To nie oznacza jedynie prawa, co można robić, jak wojnę prowadzić, jak się zachowywać, ale to także nakłada na okupanta obowiązek. Obowiązek zapewnienia ludności cywilnej, która można powiedzieć popadła w łaskę lub na łaskę lub niełaskę strony zwycięskiej, poczucie bezpieczeństwa, tak? Ochrony własności, poczucie no właśnie pewnej tożsamości, pewnej tymczasowości. Do tego jeszcze dojdziemy za chwilę, ale chciałbym się jeszcze właśnie teraz oddać głos
pani doktor Lubeckiej, ponieważ mamy taką sytuację, że do tych naruszeń dochodzi, tak, w zasadzie od pierwszego dnia wojny i to jest coś takiego, co w Polsce nie trzeba tłumaczyć. Wszyscy mniej więcej albo z przekazów rodzinnych, albo z literatury, albo ze szkoły, albo no, przez w pewnym sensie kulturową osmozę. Wiemy, jak ta wojna w Polsce wyglądała. Ja jako historyk, często uczestniczący w różnych międzynarodowych konferencjach, stykałem się przed laty z taką sytuacją, gdy nagle się okazywało, że moi koledzy, koleżanki uczestniczący w konferencji z zagranicy, oni inaczej tą wojnę jak gdyby kojarzą, tak? Jak wojna w Polsce wyglądała, bardzo często stykałem się z ignorancją na poziomie bardzo podstawowych takich faktów. Więc może pani Joanno, jakbyśmy mogli prosić o taką tour d'horizon, jak polskie społeczeństwo, jak Polacy, jak rząd, potem państwo podziemne reagowało na te naruszenia? Co robiono? Czy my wiemy, jak wojna wyglądała, my Polacy, to też jest sprawa, to też jest na osobny wykład w ogóle. Czy my wiemy, my mamy bardzo zmitologizowaną wojnę i też mogę tutaj dodać, wygłosić oświadczenie, że jako historyk bardzo postuluję zawsze, żeby odnosić się do prawa, dlatego że właśnie my się nie odnosimy do prawa i często później źle interpretujemy różne rzeczy, różne fakty. No i teraz już tutaj pani profesor już wspomniała, prawda, powiedziała, jakie są te obowiązki okupanta, no ale dodajmy też, że w konwencjach haskich i w regulaminie haskim mamy też obowiązki ludności okupowanej, prawda, czyli to jest też dwustronna rzecz, prawda. No i teraz oczywiście w zależności od tego, jak uznamy status danych ziem, już teraz powiedzmy abstrahując Polska, nie Polska w ogóle, prawda, no to odpowiednie są obowiązki okupanta i odpowiednie obowiązki ludności. No a jeżeli mamy zawładnięcie, które było też nielegalne, ale oczywiście wtedy ludność nadal jest chroniona, czyli dodam tutaj tak, nieważne jaki był status ziem polskich, ludność zawsze w czasie wojny jest chroniona, bądź konwencjami haskimi, prawda? Bądź jeżeli chodzi o terytoria wcielone czy inne jakiekolwiek, jest chroniona po prostu prawem wojennym, prawda? Tym prawem jus in bello, prawda? Czyli prawem w wojnie, prawda? Więc to jest pierwsza sprawa, czyli ta ludność tak czy tak ochronę miała. No i teraz my oczywiście wiemy od pierwszych faktycznie dni, tak jak pan doktor powiedział, tej okupacji, to był szok oczywiście. Szokiem było to, że cywilizowany naród niemiecki się tak zachowuje, prawda? Że atakuje inteligencję, że rozstrzeliwuje masowo ludność. I od samego początku, może nie starano się tego od samego początku dokumentować, bo w ogóle oczywiście zdajmy sobie sprawę z tego, że mamy z jednej strony bombardowanie, a z drugiej czekamy na aliantów, prawda? Więc jakby jest stan wojny, jest chaos i na początku nic się takiego nie dzieje. Ale oczywiście bardzo szybko władze polskie i emigracyjne już później i oczywiście przede wszystkim polskie państwo podziemne. W związku z tym, że Niemcy sami od samego początku starają się ukrywać to, co faktycznie robią, prawda? Więc tu mamy ten aspekt, tą przyczynę. To właśnie państwo polskie, państwo podziemne stara się odpowiadać na to zapotrzebowanie dokumentacji. Na początku nie wiadomo, po co ta dokumentacja będzie. Na początku chodzi tylko o informowanie tak naprawdę, prawda? Czyli nie ma tego celu w pierwszej chwili, kiedyś będziemy rozliczać, prawda? Pierwsze jest dokumentacja, róbmy wszystko, co się da, przekazujmy na Zachód, a oni już będą wiedzieli, co z tym zrobić, prawda? No po pierwsze nie nastąpił ten atak aliantów, jak wiemy, i okupacja trwała dalej, czy ta polityka agresora trwała nadal. No i proszę Państwa, też proszę pamiętać, że Niemcy też robili wszystko, żeby
nawet w tej warstwie retorycznej, my to znamy też z Holokaustu, prawda, że w tej warstwie retorycznej nie nazywano, nawet w rozkazach nie nazywano rzeczy po imieniu, prawda, mieliśmy ostateczne rozwiązanie, cokolwiek co znaczy, prawda, mieliśmy Sonderbehandlung, prawda, czyli specjalne traktowanie, które najczęściej kończyło się... Specjalne strefy osiedlenia mieliśmy. Tak, specjalne strefy osiedlenia, mieliśmy eutanazję nazywaną Gnadetod, czyli śmiercią, łaskawą śmiercią, no co to znaczyło, no, nic nie znaczyło, prawda? Nie znaczyło dokładnie to, czym było. Więc oczywiście, żeby to dokumentować i przekazywać na Zachód, bo oczywiście też o to chodziło, no mamy oczywiście, niby to są rzeczy dość oczywiste, które w Polsce są znane, czyli mamy przede wszystkim raporty różne. Mamy bardzo dużo monitów zaraz na początku wojny polskiego rządu na Zachodzie, gdy docierają tamte informacje, to mamy niesamowicie, to jest też dobrze udokumentowane, mamy mnóstwo apeli, mamy właśnie mnóstwo monitów, mamy działania międzynarodowe do różnych rządów, nie tylko do rządów francuskiego, brytyjskiego, ale i w zasadzie wszystkich możliwych, gdzie pojawiają się dane konkretne. No mamy ten problem, że i na raporty Karskiego, i na raporty Pileckiego nie ma wiary, tak? To znaczy tutaj nikt nie wierzy w to, prawda? Mamy wprost takie komentarze i takie teksty, Polacy przesadzają, tak? Przesadzają, to jest niemożliwe, co się dzieje, co się opowiada, prawda? Tak się nie może dziać. Więc tu mamy tą barierę taką też... niewiedzy. Dopiero jak się pojawiają raporty z innych krajów, to trochę rządy zachodnie się reflektują, że jednak coś na rzeczy jest, prawda? I pojawiają się, zaczynają się pojawiać komunikaty pewne. No tu przede wszystkim myślę, że media zrobiły swoje, w tym również no, chociażby BBC słynne, prawda? Które od 1943 roku nadawało audycje, gdzie dość w szczegółach jak na ten czas mówiono, informowano, prawda, o tym, co się dzieje w obozach na przykład. Raporty z Auschwitz były dobre. No i później zaczyna się jeszcze jeden element, czyli zaczynamy zastraszać Niemców tymi informacjami, prawda? Czyli chcemy wywołać jaki efekt? No, dla rządu polskiego ważny był efekt, i to wprost formułowano, im więcej wy, alianci, w prasie, w radio, będziecie krzyczeć o tych zbrodniach i straszyć, że one zostaną rozliczone, to być może uzyskamy efekt taki mrożący. To znaczy spowolni się Holokaust, spowolni się, Niemcy zaczną bardziej uważać, zaczną myśleć, że wojna się skończy niekorzystnie dla nich, więc niech uważają, niech próbują się teraz czyścić, prawda? Że to po prostu zwyczajnie spowolni te zbrodnie. No a drugi też element, no to był oczywiście też element nacisku rządu polskiego na bombardowania zakładów przemysłowych, które znajdowały się wokół Auschwitz, prawda? No do tego nie dojdzie ostatecznie, ale to też był pod koniec wojny ten efekt. A czyli tutaj myślę, że na taką bardzo ważną sprawę zwróciła Pani uwagę, mianowicie na te dwie fazy trochę w tym zachowaniu niemieckim, bo rzeczywiście początkowo starali się nie epatować swoją polityką terroru, zastraszania ludności cywilnej. No wysyłali nawet zaproszenia, tak jak słynne ten akcja, wysyłali zaproszenia na odczyty, które były, okazały się być pułapką. Rzeczywiście ten język taki, który miał mieć charakter neutralny. Natomiast gdzieś właśnie od 1942 do 1943 roku ta taktyka się zmienia. Tu, gdy Kuczera zostaje no, jak gdyby panem i władcą generalnego gubernatorstwa, to prowadzi aż politykę propagowania terroru. Jest to element zastraszania, czyli przez megafony informuje się, ilu tu ludzi, którego dnia i gdzie rozstrzelano, tak? Więc pojawiają się masowe egzekucje, których przecież celem jest właśnie nie tyle ukrycie, no bo jeszcze tam w 1939 roku, no to gdzieś po lasach w okolicach Warszawy czy powiedzmy Gdańska,
takie operacje tajne są przeprowadzane, ale potem już nie. I powiedziałbym tak, że ta reakcja ludności czy polskiego podziemia, jeszcze niezorganizowanego, bo pierwszą taką reakcją jest powstawanie ogromnej ilości takich spontanicznych grup, organizacji, których celem jest właśnie organizowanie sprzeciwu, tego małego sabotażu. Co się pojawia na murach najpierw? No, Wawer pomścimy, tak? Czyli to jest też jakiś przekaz do okupanta, że zbrodnie po pierwsze są znane, tak? I nie da się ich ukryć, a po drugie czeka za nie jakaś odpowiedzialność. No właśnie, do czego się można było odwoływać, do panią doktor zapytam, bo no, czym można, no nie chcę powiedzieć straszyć, tak? No ale mamy w tych pierwszych miesiącach takie poczucie bezsilności, bezradności, nic się z tym zrobić nie da. To jest taka brutalna siła, brutalne dawanie społeczeństwu sygnału, że mamy do czynienia rzeczywiście z dwoma kategoriami ludzi. Ci nie tylko zwycięzcy i przegrani, ale ci, którzy stoją wyżej w hierarchii rasowej i tych podludzi, których prędzej czy później mają być niewolnikami, ale czeka ostatecznie na nich zagłada. Ale do czego się można było odwołać? Do jakiejś świadomości, do jakich precedensów, aby można było sformułować taką nawet odłożoną w czasie groźbę, że za te zbrodnie coś może czekać, coś może, trzeba będzie za nie odpowiedzieć. Znaczy dodajmy, że Niemcy byli przekonani, że nie będą za nic odpowiadać, bo o tym mówił też ten tak zwany, ta mowa ormiańska Hitlera z maja 1939 roku, kiedy na pytanie, jak mają zachowywać się w czasie działań zbrojnych na terenie Polski. Hitler odpowiada, a któż dzisiaj pamięta o rzezi na Ormianach, tak? Czyli no przecież był plan po pierwszej wojnie światowej osądzenia i Niemców, czy zbrodniarzy tureckich, do czego nie doszło. I o tym pamiętano, że tak naprawdę tą bezkarność można sobie później politycznie zagwarantować. Polacy mieli tego świadomość, dlatego to przecież z inicjatywy polskiej w styczniu 1942 roku odbywa się konferencja, w której bierze, jako takimi głównymi mówcami są przedstawiciele państw okupowanych, ale w tej konferencji biorą udział jako obserwatorzy wielkie mocarstwa i one pod wpływem tego, co tam pada, znaczy oczywiście my pamiętamy o tej deklaracji, że będziemy wszyscy walczyć do końca, że jesteśmy solidarni, ale to było 12 stycznia, ale 13 stycznia pada jasna deklaracja. Nie możemy pozwolić sobie tylko na akty zemsty ze strony prześladowanej ludności. My musimy te zbrodnie systematycznie osądzić i rozliczyć. I po tym podpisuje się szereg państw. Proszę zobaczyć, to jest styczeń 1942 roku. Deklaracja moskiewska z 1943 jest niemal 2 lata później, kiedy alianci też dochodzą do wniosku, że rzeczywiście powinniśmy się tym zająć. Ale Polacy mówią, to nieważne, czy mamy super szczegóły, reguły prawa międzynarodowego, które nam na to pozwalą. Przecież pozwalają, przecież my mamy prawo krajowe. Każdy z państw ma swoje prawo krajowe. W prawie krajowym mamy zakaz zabójstw, gwałtów, kradzieży, więc spokojnie możemy wykorzystać te przepisy, które mamy w prawie krajowym. Polacy raczej skupiają się wtedy na opracowaniu umowy ekstradycyjnej i zapewnieniu tego, że zbrodnie powinny być sądzone w kolejności chronologicznej, co dałoby Polakom pierwszeństwo sądzenia zbrodniarzy. To jest głównym, tak naprawdę ich cel, jeśli chodzi o tę działalność w Londynie. Natomiast widząc, w którą stronę idzie kierunek rozmów, zdają sobie też sprawę, że trzeba wszystko bardzo dobrze udokumentować, że alianci, oni nie oczekują tylko opisu zbrodni i potencjalnych zbrodniarzy. Oni chcą mieć pełną listę osób, które są zatrudnione w administracji i bez takiej pełnej listy w ogóle nie chcą o danych zbrodniach dyskutować. Ale my mamy szczęście, ponieważ wtedy w Londynie, w polskim rządzie, ministrem sprawiedliwości jest Komarnicki, prawnik międzynarodowy, oznajomiony z prawem karnym. Jest tam Stefan Glaser, który koordynuje pracę, jeśli chodzi o zbieranie zbrodni wojennych. Pani Joanna tutaj mówiła o tym,
że tutaj w Polsce, prawda, zbieraliśmy, dokumentowaliśmy różne zbrodnie, ale tam w Wielkiej Brytanii też to robiono, kiedy na przykład uwolniono jeńców polskich i oni przebywali w Szkocji, przesłuchano kilka tysięcy osób, żeby wybrać te najbardziej wiarygodne, te, które się powtarzają, żeby móc skonstruować ewentualne później akty oskarżenia. I co ważne, o czym zapomina się, to Polacy, znaczy pani doktor już o tym wspomniała, o tych polskich wysiłkach, żeby uświadomić sobie skalę zbrodni, zbrodni też na ludności żydowskiej, ale gdy powstaje w polskim rządzie taka komórka Polska Komisja do Spraw Zbrodni Wojennych, ona ma dwa działy, do spraw ogólnych i do spraw żydowskich. I my te sprawy żydowskie bardzo dokładnie dokumentujemy dzięki pracy tutaj w Polsce okupowanej. I to jest niezwykle ważne, bo to doprowadza do tego, że powstaje Międzynarodowa Komisja do Spraw Zbrodni Wojennych. No właśnie, pierwsze takie pytanie, które się narzuca, czy okupant mógł stosować w kontekście obowiązującego ówczesnego prawa. Mógł stosować kryteria rasowe do segregowania, dywersyfikowania ludności, do nakazywania jednej ludności, części ludności przemieszczenia się w oparciu o kryteria rasowe. No to bardzo, to jest bardzo, jak gdyby trwa spór przecież wokół tego, czy to, co Niemcy tutaj wprowadzają te zarządzenia, czy można je kwalifikować jako niezgodne z prawem. Tak? Bo przecież prawa człowieka tak naprawdę rozwinęły się dopiero po II wojnie światowej, w wyniku tego, co się stało w czasie II wojny światowej. Tak właśnie, znaczy ludność cywilna jest pod ochroną, tak, ale no, czy to jest bezprawne, żeby nakazać ludności przenieść się z jednej dzielnicy do drugiej? Gdy usprawiedliwia się to z względami bezpieczeństwa, dałoby się, prawda? Tak jak tutaj pani doktor Ulbecka wspomniała o obowiązkach ludności cywilnej. Owszem, ludność cywilna nie ma prawa walczyć, więc gdy mordują ludność cywilną, mówią, oni stawiają opór, oni biorą udział bezpośredni w działaniach zbrojnych, my tylko walczymy, trwa okupacja, są walki, możemy robić to, co robimy. To przecież przypomnijmy tutaj te pozory. Przecież delegacja Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża była w Auschwitz. Wydała fantastyczne raporty, że wszystko jest w dużym porządku. Oczywiście teraz Czerwony Krzyż, znaczy on to bardzo dobrze udokumentował i rozliczył te błędy. Tak? Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia prawa mieli wybitnych prawników w swoim gronie. Nie bez powodu większość tak naprawdę administracji to byli bardzo dobrzy prawnicy i dlatego też później na tym sądzeniu prawników się później skupiono. Ale rzeczywiście te pozory były ważne, żeby na Zachodzie przedstawić, iż wcale nie wygląda to tak źle, jakby się wydawało, że wszystko jest w porządku. Tak? I stąd też Polacy razem z innymi państwami okupowanymi muszą nieustająco naciskać, jeśli chodzi o prześladowanie jednej grupy rasowej. Otóż o tyle byliśmy w szczęśliwej sytuacji, że już w 1915 roku pojawił się po raz pierwszy termin zbrodni przeciwko ludzkości. Ten termin wszedł do obiegu, to nie był termin nowy. Natomiast gdy była dyskusja już w Londynie, w takim razie okej, czy zbrodnie wojenne, dobrze, no, zajmiemy się tym, ale co z tymi zbrodniami właśnie na ludności cywilnej, czasami własnego państwa? I wtedy to właśnie Polacy naciskali, nie, tym też się trzeba zająć. Jeśli macie problem z tym prawnym, powiążcie to ze zbrodnią przeciwko pokojowi i zbrodnią wojenną. Natomiast termin sam zbrodni przeciwko ludzkości, on był już w obiegu i to właśnie w czasie II wojny światowej tworzą się pierwsze raporty dotyczące tego, czym są prawa człowieka. Raporty tworzone między innymi przez Hersha Lauterpachta. Tak. Hersha Lauterpachta, który jest obecnie przedstawiany jako brytyjski prawnik, ale przecież on ma polskie pochodzenie, tak? Tak. I to jest taki niesamowite, że ten dialog Lemkin-Lauterpacht, który później się rozpoczyna, to jest dialog dwóch Polaków. No właśnie, do tego właśnie dojdziemy, ale chciałbym panią doktor Ulbecką zapytać o znowu pewien rodzaj reakcji na to, co się dzieje, mianowicie idea sądów. Ponieważ to nie tylko to, o czym za chwilę będziemy mówić, czyli taka świadomość, że będziemy rozliczać tych zbrodniarzy, że oni nie unikną odpowiedzialności. Bo to dotyczyło pewnej aspektu przyszłości. Ale polskie państwo podziemne rozwinęło w końcu, moim zdaniem, taką bezprecedensową z punktu widzenia historii Europy i innych takich sytuacji okupacyjnych, tak to określimy,
działalność sądową de facto, tak? Czyli funkcjonowało polskie państwo podziemne, funkcjonował wymiar sprawiedliwości, który nie tylko dokumentował zbrodnie, ale właśnie czym się zajmowało to polskie państwo podziemne z punktu widzenia nakładania odpowiedzialności za, no właśnie, zdradę, ale też po prostu zbrodnie. Tak, polskie państwo podziemne nie darmo nazywamy polskim państwem, prawda? Znaczy ono po prostu zachowało pewien trójpodział władzy możliwy oczywiście na terytoriach wcielonych pod okupacją, oczywiście specyficzny, ale jednak zachowało. Mamy i władzę wykonawczą, i ustawodawczą, i władzę sądowniczą, prawda? I no tutaj oczywiście ten system sądowniczy działał jak całe państwo podziemne w konspiracji, no ale on wykształcił takie odpowiednie działy prawa, którymi się zajmował. Przypomnijmy, że sądownictwo akurat cywilne w dużej mierze było pozostawione, prawda? Czyli można nawet powiedzieć, że do pewnego stopnia, przynajmniej w generalnym gubernatorstwie, sądownictwo cywilne powiedzmy odpowiadało nieco konwencji haskiej, choć oczywiście można by się do wielu rzeczy przyczepić, ale tu jakby Niemcy zostawili, to było oczywiste, nie dało się ściągnąć tylu urzędników, tylu sędziów, tylu prawników, więc tu Polacy nadal pracowali, choć na niższych stanowiskach, ale tu przede wszystkim nam chodzi teraz o to konspiracyjne i karne, prawda, i osądzanie zbrodni. Oczywiście to chodziło, to jest bardzo rzecz trudna, też kontrowersyjna moralnie, prawda, do oceny. Dlaczego? No dlatego, że my doskonale wiemy, jak funkcjonowało to, prawda? To znaczy za każdy prawomocny według władz państwa podziemnego wyrok wykonany na przykład, a tych wyroków trochę było i tu nie chodzi tylko o Kuczerę i takich faktycznie takie osoby, takich wysokich przedstawicieli, tak, spektakularne, ale również to oczywiście dochodziło do wykonywania wyroków i na kolaborantach, i na osobach wydających Żydów przecież, prawda, czyli również na Polakach i na niektórych Volksdeutschach, którzy zachowywali się, bo Volksdeutschem bycie samo z siebie nie było jeszcze karane bez, tak po prostu tylko z tego powodu, ale za konkretne zachowanie, prawda, więc tych wyroków trochę wykonywało, no i my wiemy, jaka była reakcja Niemców na to, prawda? To znaczy pojawiały się natychmiast obwieszczenia, że za próbę zamachu, za zamach, prawda? Za śmierć tego i tego zginie tylu i tylu zakładników, prawda? Znaczy my musimy sobie zdawać też sprawę z wagi, z ciężaru takiego, no takich moralnych, takiego moralnych skutków tych decyzji, prawda? Tych sądów. To była niezwykle trudna rzecz. Z drugiej strony takie wyroki, takie sądy, bo również informowano, prawda, że oskarżono tego i tego, prawda, że on jest szukany, prawda, i tak dalej, że zapadł wyrok sądu podziemnego. Z drugiej strony takie informacje podtrzymywały też Polaków, prawda, przy jakiejś nadziei. Państwo polskie funkcjonuje, ono jest w konspiracji, ale działa, nawet sądy działają. Karze się tych ludzi, nie czekamy na to, aż będzie po wojnie, już to robimy, prawda, więc to jest kolejna rzecz, ale jest jeszcze trzeci dylemat, który może rzadko się, o którym się rzadko mówi, bo on jest jakiś marginalny, ale też jest. Kto wykonywał te wyroki, prawda? To były, można powiedzieć, plutony egzekucyjne, prawda? Oczywiście, to był wyrok sądu. Jasne, często to byli bardzo młodzi ludzie, prawda? Więc to nie jest wszystko takie proste, prawda, w tej sytuacji konspiracyjnej. I myślę, że oceniając to od strony historycznej, prawnej, czy prawa narodu do samoobrony też w tej postaci, musimy też pamiętać i mieć z tyłu głowy właśnie to, że nie było to wszystko takie proste i że pociągało są bardzo konkretne skutki dla ludności, no cywilnej głównie, prawda? I to tak, akcje odwetowe, oczywiście takie, ten zamach na Kuczerę jest w pewnym sensie oczywiście jeden z najbardziej znanych, najbardziej spektakularnych, ale i rzeczywiście mieliśmy do czynienia z bandytą o sadystycznych wręcz takich skłonnościach. I decyzja o tym, czy ten zamach, wyrok wykonać, czy nie, ostatecznie okazała się słuszna, tak? Bo to jednak odniosła efekt, w tym sensie ten terror masowy stosowany przez Kuczerę zelżał, aczkolwiek też cena za wykonanie tego rozkazu była ogromna, bo
większość przecież tych zamachowców no, nie uszła z życiem, prawda? No, to jest rodzaj z tego sobie zdawano sprawę także, że może to być misja samobójcza. I teraz chciałbym poruszyć wątek, do którego już się pani doktor Grzebyk zbliżała dwukrotnie. Mianowicie z jednej strony powiedziała właśnie, że po stronie niemieckiej byli świetni prawnicy, ale po stronie polskiej też byli świetni prawnicy, którzy z dużą wyobraźnią prawną. Przez wyobraźnię prawną rozumiem takie poczucie, w jaki sposób zgromadzony materiał dowodowy będzie można przekuć potem na materiał procesowy. Tak? I tu bym chciał przejść do Rafała Lemkina, wymienionego wówczas, dlatego że to jest w pewnym sensie sztandarowy przykład takiego myślenia. Czyli jemu udało się zbiec z okupowanej Polski, trafił do Szwecji, gdzie zajął się gromadzeniem publicznie dostępnych materiałów władz okupacyjnych. Ponieważ zauważył, że nawet w tych publicznie ogłaszanych, dostępnych materiałach, oświadczeniach, ogłoszeniach, obwieszczeniach, regulacjach, da się ten materiał tak usystematyzować, tak przeanalizować, aby pokazać zbrodniczy charakter tej okupacji. No właśnie, powiedzmy trochę właśnie o Lemkinie, bo on się bardzo przyczynił, po pierwsze do pewnej tradycji myślenia, w kierunku myślenia, nadał pewien kierunek myślenia, zarówno polskim władzom w Londynie, chociaż równolegle wielu prowadziło podobne badania. No on nic nie wiedział o Karskim i jego rozmowach, ale przecież ich myślenie zmierzało w bardzo podobnym kierunku. Także jednak można coś, jednak trzeba szukać sposobu, aby ukarać. Tak? Trzeba zebrać materiał, trzeba uświadomić, przeprowadzić akcję propagandową, uświadomić aliantów, że trzeba myśleć o Trybunale dla zbrodniarzy. To nie jest pojęcie lemkinowskie. Nie, ponieważ on się skupił rzeczywiście na tym pojęciu ludobójstwa. Pamiętajmy, że jego książka jednak wychodzi w 1944 roku. On robi dużo, żeby tą książkę była szeroko zdystrybuowana. Natomiast kiedy dochodzi już do negocjacji, jak zbrodniarzy osądzić, to on wcale nie ma dużego przebicia. On oczywiście w Norymberdze jest, ale z tej Norymbergi stosunkowo szybko wyjeżdża, bo nie ma tam zbyt dużo tak naprawdę pracy. Jego koncepcję ludobójstwa na etapie procesu norymberskiego odrzucono, bo uważano, że jest zbyt nowa. Po prostu, że pod względem prawniczym będzie to trudno udowodnić, że my nie stosujemy prawa wstecz, dlatego wolano odwołać się do terminów dobrze znanych. Wojna agresywna, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne. I dlatego, co jest paradoksem... Zbrodnia przeciwko pokojowi. Jeszcze, tak. Zbrodnia przeciwko pokojowi. Wojna agresywna, którą nazwano zbrodnią przeciwko pokojowi i też ona właśnie została w ostatniej prostej negocjacyjnej wywindowana na pierwsze miejsce, jako ta zbrodnia pierwsza, najważniejsza, będąca źródłem wszelkiego innego zła. I dlatego to ludobójstwo, co jest paradoksem, ono nie pada w ostatecznym wyroku norymberskim. Tak? Często jak mówimy, co jest typowym przykładem ludobójstwa, no oczywiście Holokaust. Paradoks polega na tym, że w Norymberdze nie osądzono ludobójstwa. Jeśli gdziekolwiek osądzono Holokaust jako ludobójstwo, to w Polsce. Przed polskimi sądami, bo polskie sądy nie wahały się, żeby używać tego terminu. Natomiast według mnie tak naprawdę główną pracę na rzecz doprowadzenia do tego, żeby powstał Trybunał Międzynarodowy i żeby przyjmować przepisy, na podstawie których można osądzić zbrodniarzy, to była praca prawników w Londynie, którzy uczestniczyli w pracach Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych. Tam był trzeci komitet do spraw takich problemów prawnych, któremu przewodniczył
uczestniczył Polak, Glaser, potem był tam Cyprian, potem był Scherer i tak dalej. I oni wskazywali na problemy, słuchajcie, jak będziemy sądzić Niemców, pojawi się problem, a co z przepisami prawnymi? Przecież u nich to wszystko, co się działo, było legalne. Co z powoływaniem się na rozkaz? Co z problemem retroaktywności? Jak zdefiniować to, o czym pan doktor przed chwilą mówił, te zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie jak na Żydach, przecież w sumie mogli robić, co chcieli dla bezpieczeństwa. No była wojna, ograniczali rację, prawda? To się teoretycznie można było przywołać różne przepisy prawne, żeby spróbować to uzasadnić. Więc oni byli świadomi kłopotów, które nas spotkają i stąd też tu jest taka równoległa działalność. Przecież w 1943 roku prezydent wydaje dekret o sądzeniu zbrodni wojennych i my później możemy się powoływać, my już mamy gotowe prawo krajowe, zobaczcie na Polskę, my już jesteśmy do tego przygotowani. Potem oczywiście są dekrety PKWN, prawda, po powołaniu sądów specjalnych o sądzeniu poszczególnych zbrodni i znów Polacy mogą powiedzieć, chcecie jakiś wzór? My już mamy, proszę zobaczyć. Nawet udało nam się prześcignąć Trybunał Norymberski, bo przecież pierwsze wyroki, jeśli chodzi o właśnie Holokaust, zbrodnie, obozy, no to jest pierwszy proces w Majdanku, prawda, sąd specjalny, ale potem mamy procesy Najwyższego Trybunału Narodowego, które dlatego tak się spieszyliśmy, żeby wydać się przed procesem norymberskim, żeby nadać też ton, kierunek temu procesowi i wydaje mi się, że pewien wpływ tego myślenia polskiego właśnie w tym wyroku norymberskim można dostrzec. No właśnie i tutaj chciałbym panią doktor Lubecką zapytać o ten bardzo, bo to jest właśnie związek między prawem i dyplomacją, o której tutaj w czasie tego cyklu rozmawiamy. Otóż dążenie do osądzenia zbrodniarzy w Polsce jest instrumentem wpływania na opinię międzynarodową, jest naciskiem na aliantów, że po pierwsze to się da zrobić, że po drugie, że jeżeli coś by nie wyszło z tym Trybunałem, bo to jest taki Trybunałem Międzynarodowym, gdyby to się nie udało, to i tak będziemy szukać sprawiedliwości na gruncie prawa polskiego, więc nie tylko na gruncie prawa międzynarodowego, ale na gruncie prawa polskiego. Jak to w Polsce wyglądało? Pani doktor badała tą problematykę. Tak. Tutaj już to, co wcześniej Patrycja, pani profesor powiedziała, prawda, że bardzo ważne dla nas była ekstradycja właśnie, bo między innymi ze względu na tą logikę, że jakby się nie udało, to my chcemy mieć zagwarantowanych przewiezienie tych ludzi do nas, prawda. No i ta ekstradycja na początku faktycznie całkiem nieźle szła. U nas już pierwsze procesy były w roku 44, bo i w 45, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I to były oczywiście, mieliśmy już prawo. I właśnie to, co było podkreślone wcześniej, to jest bardzo ciekawe. My się nie opieramy na prawie międzynarodowym, choć oczywiście prawnicy się w Polsce odwołują do niego. Ale to, co było podkreślone, dla mnie to jest niezwykle ważne, nawet bym powiedziała fenomenalne, a mało znane, że pierwsze procesy, te największe procesy, czyli przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, wyroki są, one się toczą przed wyrokiem norymberskim. Prawda? A to są jedne z największych tutaj tego typu procesów, dodajmy cywilnych, bo i proces norymberski, Międzynarodowy Trybunał Wojskowy i jeżeli chodzi o sądzenie załogi Dachau, Buchenwald, Mauthausen, wszystko to są trybunały wojskowe, prawda? U nas sądzi sądownictwo cywilne. Prawda? Sądy powszechne. I nie są to procesy pokazowe, takie jakbym powiedział po tym, bo ja bym, gdy paradoks polega na tym, że te sądy były bardziej uczciwie prowadzone, te procesy były bardziej uczciwie prowadzone niż niektóre procesy stalinowskie później. A, to bez wątpienia. To znaczy, ja bym oddzieliła dwie rzeczy, też żebyśmy mieli świadomość, że co innego jest Najwyższy Trybunał Narodowy, prawda, który ma te 7 największych procesów i one faktycznie, gdybym miała zbilansować i powiedzieć, czy one były zbliżone do takiego idealnego, prawda, wzorcowego, książkowego procesu, to powiedziałabym tak, one były. One były sprawiedliwe z pewnością. Natomiast oczywiście musimy oddzielić też, bo to, co się toczyło przed na przykład specjalnymi sądami karnymi, no to często było procesy pokazowe i tam też sądzono Niemców. Często, no ja Państwu podałem jeden przykład, na przykład często byli sądzeni Niemcy,
którzy proces się toczył po polsku, dowody były po polsku, akt oskarżenia po polsku, oni kompletnie nic nie rozumieli, oni kompletnie nic nie wiedzieli, co się dzieje, prawda? No więc tu musimy rozdzielić te dwie rzeczy, ale oczywiście na pewno najistotniejszy był Najwyższy Trybunał Narodowy, ale dodajmy też jedną rzecz, która wydaje mi się politycznie ważna. To jest czas przejmowania władzy przez komunistów. Idzie to opornie, prawda? I teraz proszę zwrócić uwagę, że osądzenie zbrodni niemieckich jest dla rządów komunistycznych, które próbują się ukonstytuować i zalegalizować, jest elementem legitymizacji, bo niewiele jest rzeczy wspólnych, społeczeństwo, nowa władza, prawda, które te dwa światy łączą, to łączy. Prawda? Więc komuniści wykorzystują to instrumentalnie. Po pierwsze, trochę tutaj pokażemy, że potrafimy, działamy sprawnie, ukażemy Niemców. A po drugie, te procesy, to co pan redaktor powiedział, te procesy są, one mają też pokazać Zachodowi, prawda? Popatrzcie, u nas procesy odbywają się lege artis, prawda? Nie ma nacisków, wszyscy mają adwokatów, prawda? To jest wszystko. Proszę bardzo, niech przyjadą obserwatorzy, tłumaczymy na cztery języki, niech zobaczą, jak to się odbywa. Więc to miało dwa elementy też takie polityczne, no ale oczywiście efektem było to, że w tych procesach faktycznie w sposób bardzo taki zgodny z przepisami prawnymi w oparciu o polskie prawo, czyli o kodeks karny, kodeks postępowania karnego z okresu międzywojennego, prawda? No i właśnie tak zwany dekret sierpniowy z 1944 roku. Te procesy odbywały się na podstawie polskiego prawa. A czy pani doktor w takim razie uważa, że publiczne egzekucje, bo tu też warto o tym wspomnieć, bo jednak egzekucje zbrodniarzy norymberskich nie miały charakteru publicznego. Natomiast w Polsce miały taki charakter. Czy one Greizera, bo po Greizerze się wystraszyli. Tak, właśnie jest. To łączenie i te tłumy, które przyszły. Właśnie o to chodzi. Czy to była taka motywacja polityczna w tym sensie, żeby społeczeństwo poparło władzę ludową, ponieważ władza ludowa tak wspaniale zwalcza tych zbrodniarzy. O to tu chodziło? Taki to był motyw? O bardzo wiele rzeczy. Natomiast ten element, znaczy to był problem taki, nieco upraszczając, zemsta czy sprawiedliwość i zaspokojenie takich bardzo, no powiedzmy, prymitywnych, ale po wojnie zrozumiałych, po tak okrutnej okupacji zrozumiałej chęci zobaczenia zbrodniarza na stryczku, prawda? Bo przypomnijmy, że polskie państwo, działacze Polskiego Państwa Podziemnego rozstrzeliwano, Niemców wieszano, prawda? Więc to było zaspokojenie, no niestety, takich najniższych instynktów, ale ja też gwoli sprawiedliwości chcę tu powiedzieć, że generalnie publiczne kary śmierci wykonywane w Europie bardzo długo we wszystkich państwach. Po wojnie już nie, ale faktycznie to nie był taki obyczaj jakiś średniowieczny, prawda? I dlatego, że publiczne procesy miały też w prawie taką rolę, nazwijmy to jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, edukacyjną, prawda? Więc to też było takie odstraszające, prawda? Natomiast tu nie, tu chodziło o zaspokojenie takich najniższych instynktów i faktycznie, gdy przychodziły dziesiątki, bo naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi, dzieci, piknik, prawda? Tak jak właśnie na egzekucji Greizera czy załogi Stutthof. No oczywiście to było przerażające i trzeba przyznać, że są takie badania też, trzeba przyznać, że oprócz reakcji polskich pisarzy, inteligencji, ale również ludzi władzy niektórych, prawda, również ministra Świątkowskiego na przykład, prawda, więc to zatrzymano, właśnie tak tutaj, jak już było wspomniane, trochę się władza przeraziła, dlatego że nawet milicja i wojsko nie były w stanie zapanować nad tym tłumem, prawda, więc naprawdę tego się obawiano, no i po protestach też jednak właśnie był taki wniosek, żeby to wycofać. Jeszcze przy procesie Hessa sami więźniowie bardzo chcieli, żeby proces był publiczny. No i cały czas niektórzy zresztą historycy twierdzą, że to był proces publiczny, nie proces, egzekucja publiczna. Się tu nie zgodzę, dlatego publiczna oznacza, że się wchodzi bez reglamentacji. Tutaj nie, tu było niecałych 100 osób i to tylko wybrani ludzie, więc to nie był proces publiczny i zresztą tak jest też w dokumentacji, że absolutnie proces nie był, wyrok cały czas, wykonanie wyroku, tak, egzekucja nie była publiczna. Więc później już to się nie zdarzało.
Właśnie tutaj pani doktor Grzebyk wspomniała o tym, że władza się przeraziła. Dlaczego się przeraziła? Czy to jak gdyby te emocje były za duże, tak? Że nie do opanowania, że żądania by szły za daleko? Znaczy, przeraziła się rzeczywiście tych tłumów, które przychodziły, które mogły być wykorzystane politycznie przez opozycję, gdzie taka egzekucja mogłaby przerodzić się w wiec polityczny. Tego się oczywiście obawiano i stąd właśnie ta egzekucja Greisera była dla nich ostrzeżeniem, że jednak właśnie ta kwestia sądzenia zbrodniarzy niemieckich jest tak emocjonalna dla Polaków, że może właśnie, znaczy no też idźmy dalej, no przecież spodziewano się, że nie tylko Niemców będziemy sądzić, prawda? Czekali w kolejce sowieccy zbrodniarze, przecież Polacy o tych zbrodniach też pamiętali, nie podnosili ich ze względów politycznych, ale też obawiano, no, dlaczego nie było procesu o zbrodni z Powstania Warszawskiego, bo trzeba by było wytłumaczyć, co robiła Armia Radziecka po drugiej stronie Wisły, tak? I stąd też tego w ogóle nie dyskutowano. Dlatego Bach-Zalewski mógł sobie w Norymberdze występować jako świadek, a nie jako jeden z głównych oskarżonych, do którego krzyczał Göring, ty masz więcej krwi na rękach niż my wszyscy tutaj na ławie oskarżonych, bo taka była cena polityczna, prawda, że o pewnych zbrodniach Reinhardt, nie rozmawiamy. Żył sobie całkiem spokojnie jeszcze i szczerze powiedziawszy, nie tak dawno nawet rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy się mnie pytali, dlaczego Polska Ludowa nie próbowała sobie zaskarbić publicznego aplauzu, dokonując takich spektakularnych operacji jak państwo Izrael z Eichmannem, tak? Przecież ściągnięcie Reinharda do Polski w wyniku jakiejś specjalnej operacji przecież też by raczej przysporzyło właśnie dodatnich notowań, tak można powiedzieć. Więc ja podobnie tłumaczyłem, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ nagle by trzeba było zorganizować proces dotyczący no, zachowania sojusznika stojącego po drugiej stronie Wisły i tego rodzaju pytań, które mogłyby padać, a przecież w obronie, podczas obrony no, oskarżeni na pewno by się do tego odwoływali. Tak? Ale to też ciekawe, bo na przykład kiedy już rząd w Londynie traci uznanie, prawda, są uznane tutaj władze Rzeczpospolitej Ludowej. Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych zaczyna wysyłać zapytania do Polaków. Czemu wy się nie upominacie o tych zbrodniarzy? Mamy tutaj w naszych rękach zbrodniarzy kategorii A i B, tych a wy w ogóle nie chcecie ich wydania? Nie odpowiadacie na nasze listy? Co się dzieje? No oczywiście tam interweniował polski prawnik litewski, który był bardzo ceniony przez Amerykanów. On miał być też nawet promowany najwyższe stanowiska, no ale potem zmieniła się władza, prawda? I on próbował zainterweniować, interweniował Scherera, że no, reagujcie, bo stracicie niepowtarzalną szansę, żeby tych zbrodniarzy osądzić. Natomiast to, co też komisja zaczyna zauważać, że nowe władze Polski nie upominają się o tych największych zbrodniarzy, oni się upominają o kolaborantów, oni upominają się o nazwiska Polaków, prawda? Bo chcą walczyć, wykorzystać to politycznie i Komisja Narodów Zjednoczonych zwraca uwagę, nie ujawniajcie danych wrażliwych, dopóki nie dojdzie do procesu, bo to zaczęło się notorycznie zdarzać w tych stosunkach polskich. I my też pamiętajmy, że owszem, naszym celem było osądzenie zbrodniarzy, ale dla władzy, nowych władz Polski, to był moment, kiedy my walczymy o granice. To jest moment, kiedy my walczymy o reparacje. Tak? To jest moment, w którym my walczymy o uznanie tych ogromnych strat polskich. Tak? I te procesy, one nie tylko mają służyć, żeby usatysfakcjonować ofiary, one mają służyć konkretnym celom politycznym, pokazać, jak dużo myśmy stracili i jak dużo nam się teraz należy, oczywiście na Zachodzie. Rozumiem. Teraz chciałbym przejść do takiego pytania, ponieważ są dwie kwestie, które chciałem jeszcze poruszyć. Jedna to jest no właśnie odpowiedzialność drugiego okupanta. No bo od 17 września jak gdyby wspomnieliśmy o tej dacie, ale jednak nasza dyskusja skoncentrowała się na okupacji niemieckiej. Więc to chciałem zostawić na koniec. W związku z tym chciałbym obie panie, znakomite badaczki, zapytać o następującą rzecz. Czy na ile ta polska myśl prawna, polskie podejście do rozliczania zbrodni
wpłynęło na świat, ogólnie rzecz biorąc, w którym żyjemy obecnie. To znaczy, na ile to polskie doświadczenie, polskie starania, polskie dokumentowania wpłynęło na ukształtowanie no właśnie takiej doktryny zabezpieczającej ludzkość przed powtórzeniem się takich zbrodni. Co to polskie dramatyczne, tragiczne doświadczenie wniosło do takiej ogólnej myśli polityczno-prawnej współczesnego świata. Na ile to jest skuteczne, tak byśmy sobie jeszcze mogli powiedzieć, bo cały problem z prawem międzynarodowym, jak tutaj z laikami często rozmawiamy, często sprowadza się do tego, no ale przecież to jest nieskuteczne, ale przecież to nie zabezpiecza, ale to przecież co z tego, że wojna była zakazana, kiedy do niej doszło. Rozmawialiśmy przed paroma tygodniami o pakcie Brandekologa, który okazał się nieskuteczny, ale moi goście podkreślali, że właśnie przyczynił się bardzo wyraźnie do Trybunału, do postawienia zarzutów przed Trybunałem Norymberskim i wprawdzie do wojny nie zapobiegł, ale jednak ukształtował jakiś sposób myślenia, który przydał się w przyszłości. Więc gdybym panie zapytał, on właśnie pytam o to, co z tego polskiego doświadczenia tragicznego, prawnego, politycznego, wojennego udało się wprowadzić do takiej szerszej myśli prawno-politycznej na świecie, to co by pani odpowiedziały? Mogłabym mówić naprawdę długo, ale wspomnę tylko o kilku takich najważniejszych elementach. Jak się popatrzy na negocjacje konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przepisy, które były przyjmowane, były oparte o przykłady z Polski, podawane przez polskich prawników. Nie mówię już o Lemkinie, bo Lemkin już, gdy jest moment negocjacji traktatów, on jest odsunięty, bo to są negocjacje między państwami. Dodam, że gdy była ostatnia prosta negocjacyjna, to te negocjacje toczą się pomiędzy przedstawicielem Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Polski, tak? Czyli byliśmy w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o negocjacje tej definicji i zasady jej sądzenia. To Polacy doprowadzili do tego, że rozkaz nie zwalniał z odpowiedzialności, że przepisy prawne i powoływanie się na najwyższe stanowiska nie mogło służyć obronie przed odpowiedzialnością. To Polacy jako pierwsi upominali się o to, że każdy członek załogi obozów koncentracyjnych, który miał świadomość tego, co tam się dzieje, powinien zostać osądzony. Jeżeli nasi słuchacze oglądali na Netflixie, teraz bardzo popularne są takie seriale dokumentalne Devil's Next Door o procesie Demaniuka, albo Accountant of Auschwitz, tak, księgowy z Auschwitz, gdzie mówi się o matko, my w XXI wieku dopiero dochodzimy do wniosku, że można tam szeregowego strażnika sądzić za zbrodnie. Proszę Państwa, Polacy mówili to w 1945 roku i do procesów doprowadzali. Kiedy my mówiliśmy, że trzeba słuchać żydowskich ofiar i ich dane są wiarygodne, to są oficjalne komunikaty z Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych, kiedy oni mówili, o słuchajcie, no ale ci Żydzi nie są wiarygodni, tym dowodom ich nie można wierzyć. Czy wy im naprawdę ufacie? My ufaliśmy, my sądziliśmy te zbrodnie. I uważam, że tak naprawdę jeśli później dojrzała społeczność międzynarodowa do tego, żeby stwierdzić, iż te zasady norymberskie powinny być stosowane do każdego, że trzeba sądzić każdego, kto współpracował w popełnianiu zbrodni, to jest dorobek polskiego sądownictwa, dorobek, do którego odwołują się obecnie sądy międzynarodowe, bo odwołania do procesu Greisera, do procesu Bühlera, do procesu Goethe, one padają w orzecznictwie Trybunału Jugosłowiańskiego, w orzecznictwie Trybunału Ruandyjskiego, tak? Więc to jest dorobek, który zakiełkował, może nie od razu, ponieważ zaczęła się zimna wojna i wszystko, co się działo w Polsce, było deprecjonowane, ale to są zasady, które drążyły skałę. Dodam, że Stefan Glaser, o którym wspomniałam dzisiaj, przecież to był prawnik, który został na Zachodzie, publikował w Belgii. Na jego podręcznikach z międzynarodowego prawa karnego wychowało się całe pokolenie prawników. Znaczy, jeśli pan doktor pomyśli o jakichś wybitnych prawnikach międzynarodowych, przychodzi mi do, nie wiem, Joram Dinstein z Izraela, to w jego publikacjach non-stop są cytowani właśnie polscy prawnicy, ponieważ oni mieli tak ogromną siłę przebicia w okresie II wojny światowej i tuż po nim. Nie byłoby tak
mocnego wyroku norymberskiego, gdyby nie delegacja polska w Norymberdze, gdyby nie odnalezienie pamiętników Hansa Franka i wskazanie palcem, co trzeba użyć w procesie. To jest wysiłek Polski, który zaprocentował, wysiłek, którego może nie było widać tak na pierwszy rzut oka, ale proszę zwrócić uwagę, dwaj świadkowie, którzy pojawili się w Norymberdze, tak, Seweryna Szmaglewska, Samuel Reisman, to ich świadectwo wstrząsnęło ówczesną opinią publiczną. Więc według mnie Polacy, polscy prawnicy i polscy obywatele, bez względu na ich pochodzenie etniczne, rasowe, religijne, mają ogromny wpływ na to, jak prawo międzynarodowe ukształtowało się po II wojnie światowej. Pani doktor Lubecka, tak. To samo. Ja zwrócę uwagę na ten aspekt, który już też został poruszony, ale polscy prawnicy nie tylko, że robili procesy, prawda, i starali się dopasować prawo polskie do sądzenia, ale przede wszystkim byli pierwszymi, którzy dokumentują, czyli jakby przejęli rolę historyków, prawda, którzy jeszcze nie doszli do różnych rzeczy. Prawnicy już mieli dojście do świadków, i to było ważne. Sam sposób przesłuchiwania świadków, sama reguła, którą ustalono, była tak sformułowana, żeby po pierwsze służyła właśnie konkretnie procedurze prawnej, ale po drugie, żeby zwracała również uwagę na dokumentowanie, czyli żeby służyła czemuś szerszemu, prawda? Tutaj już też pani profesor wspomniała właśnie o roli w Norymberdze, no ona była potężna, ja to państwu powiem, taka była sytuacja, żeby oczywiście Polaków nie chciano na początku dopuścić na równych zasadach, no myśmy byli jako taka ekipa pomocnicza, nazwijmy to, prawda? I Tadeusz Cypran skomentował to w ten sposób, że no jednak nam się udało, bo z dokumentacji polskiej w akcie oskarżenia wyrosło aż 670 stron, prawda? A więc nie skończyło się tylko, że zbrodniami niemieckimi jest wywóz serów i szampana, prawda? Oczywiście sarkastycznie, trochę tak z takim może niedocenieniem francuskich ofiar, no ale pokazał też jakby, jakie było to znaczenie. No nie byłabym z Krakowa, gdybym nie wspomniała jeszcze Jana Zena, oczywiście, który odegrał ogromną rolę też w Norymberdze, był przez miesiąc w Norymberdze, zaprzyjaźnił się z Telfordem Taylorem, z amerykańskiego Trybunału Wojskowego i on był głównym specjalistą przy procesach wtórnych tak zwanych, między innymi przy procesie IG Farben, całą makietę obozu Auschwitz, wszystko robiono według jego wskazówek, tak? On dostarczał komentarze, więc ta kwestia takich wskazówek, dokumentacji, wykorzystania zeznań polskich świadków, właśnie żydowskich, co w ogóle się nie pamięta w Norymberdze, nie staje sprawa Holokaustu jako osobna sprawa, prawda? W ogóle czegoś takiego jako osobny rodzaj zbrodni nie ma, prawda? Więc tutaj właśnie, a w Polsce owszem, w procesach jest ten element bardzo silno podkreślony, mamy bardzo dużo i biegłych żydowskich i oczywiście jako świadków mamy bardzo dużo Żydów, więc to oczywiście jest niezwykle ważne. No i właśnie wydaje mi się to, co już też tutaj już Patrycja powiedziała wcześniej, ale właśnie to, że Trybunał Norymberski pozwolił rozszerzyć pulę organizacji przestępczych, prawda? Oprócz SS, Gestapo i tak dalej. I właśnie nasz wkład był bardzo duży, że w niektórych procesach wciągnięto obozy koncentracyjne, udowodniono, że w ogóle z gruntu obozy koncentracyjne były organizacjami przestępczymi, choć oczywiście sam udział w załodze obozu nie był sądzony w pewnym sensie z automatu, prawda? Można było sądzić, to byli wszystko SS-mani, więc poza kobietami, więc można było ich sądzić za udział w SS, no a już nie można było oczywiście powtórzyć tego za udział w drugiej organizacji przestępczej, więc no nazwiska tu już też padły, Lauterpachta właśnie, który no jako młody wprawdzie człowiek wyjechał, ale no jednak cała jego młodość, studia były w Polsce, prawda? Więc wydaje mi się, że tych prawników moglibyśmy mnóstwo wymieniać. Ja tylko powiem i pewnie pani profesor się ze mną zgodzi, cały czas bardzo mało na ten temat wiadomo poza Polską, cały czas bardzo mało na ten temat wiadomo w Polsce. Te nazwiska, które my wymieniamy, może poza Lemkinem, są prawie nieznane, prawda? Są, oczywiście one są obecne w publikacjach takich fachowych, prawnych.
Tak, jak najbardziej. No ale te prawne nie docierają do szerszej grupy, na przykład nawet w Polsce. Ja Państwu powiem, że ostatnio byłam na jakimś wykładzie w jakiejś szkole i nauczycielka historii zapytała mnie, co to jest za wykład, bo kto to był ten Lemkin? Nauczyciel historii, tak? W Krakowie, w liceum. Kto to był ten Lemkin, że ja o nim mam mówić? To prawda, przywracanie pamięci oraz w pewnym sensie poprzez przywracanie pamięci oddawanie hołdu tym osiągnięciom polskiej myśli prawnej, ono w zasadzie można powiedzieć przyspieszyło dopiero w ostatnich 20 latach, tak można by było to określić, bo nawet wcześniej z różnych powodów o dorobku Rafała Lemkina, nawet jeżeli, jak gdyby bym powiedział, przytaczamy przykład największego sukcesu w tej polityce przywracania pamięci, wysiłku wielu osób, wielu ludzi. No, to pokazuje, że po pierwsze to jest możliwe, po drugie takim dla mnie jednym z motywów zorganizowania tego cyklu było pokazanie, że prawo jest instrumentem polityki, czyli że prawnicy także są tymi dyplomatami, którzy prowadzą swoją batalię na gruncie prawnym, tak? W otoczeniu międzynarodowym, bo to, że udaje się skonstruować trybunał, to też Nuremberski, czy też udaje się osądzić zbrodniarzy, też się nie bierze z niczego. Tak? To jest wiele lat pracy, miesięcy, no, generowania takiej wyobraźni prawnej, że to się do czegoś może przydać, tak? Że my coś z tym zrobimy, że te zbrodnie nie ujdą bezkarnie, że będzie je można osądzić, będzie można tych zbrodniarzy postawić przed trybunałami. I to trzeba bardzo podkreślać. W sytuacji, kiedy takich instrumentów prawnych jeszcze nie ma, ta cała działalność jest tworzona z przeświadczeniem, że się dopiero je stworzy, że dopiero przekona się społeczność międzynarodową do tego rodzaju działań. Tu bym chciał jeszcze o Lemkinie powiedzieć, bo nie możemy zakończyć tego wątku dyskusji bez jednak kilku słów o największym jego osiągnięciu, czyli przyjęciu przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Konwencji bardzo ciekawej, ponieważ nie tylko wprowadza ona pojęcie ludobójstwa jako zbrodni międzynarodowej, tak? Ale ona jest ciekawa także dlatego, że ona operuje w dwóch przedziałach czasowych. Odnosi się zarówno do przeszłości, jak i do przyszłości. Do przeszłości właśnie. Jakie jest największe osiągnięcie tej konwencji, pani zdaniem? Czy to jest, ponieważ nie, znowu zbrodnie masowe się zdarzają, znowu ktoś powie, że a to się nie udało zapobiec zbrodni w Rwandzie, a to się nie udało zapobiec zbrodni w Srebrenicy, mimo że przecież, a czy tam powiedzmy w Groznym, w Czeczenii, mimo że konwencja była stosowana i co? Znaczy ja trochę widzę dzisiaj, znaczy z jednej strony to, co jest dobre, to że obecnie skupiamy się bardziej na prewencji niż na karaniu. Pamiętajmy też, że właśnie w tej konwencji z 1948 roku była zapowiedź utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego, którą udało się zrealizować dopiero w 1998 roku wraz z przyjęciem Traktatu Rzymskiego. Natomiast ja widzę dzisiaj problem z konwencją o ludobójstwie, że ten termin obrósł tak dużą dawką emocji, ciężaru, że obecnie czegoś się nie zakwalifikuje jako ludobójstwo, to nie uważa się to za wystarczająco poważne. I to ja obserwuję w środowisku międzynarodowym, kiedy słyszymy, że to, co się działo na przykład na ludności, zbrodni przeciwko ludności Rohingjów, to jednak nie jest ludobójstwo. I ja się z tym zgodzę, tak, że to nie można kwalifikować jako ludobójstwo, że raczej by się przydała tutaj zbrodnia przeciwko ludzkości. I w tym momencie społeczność międzynarodowa mówi, aha,
dobrze, to my się już możemy wycofać, to już możecie sobie z tym radzić, tak? To samo padało w kontekście Darfuru, w kontekście tego, co się działo w Syrii, że owszem, w Syrii są różnego rodzaju zbrodnie, zginęło kilkaset tysięcy ludzi, ale chyba ludobójstwo to z punktu widzenia prawnego nie pasuje. I czasami ta pułapka ludobójstwa dzisiaj przeszkadza. I wydaje mi się, że to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to, że Lemkin myślał o ludobójstwie znacznie szerzej, niż to ostatecznie państwa przyjęły. Tu pan doktor wspomniał o tym takim roli prawnika i dyplomaty. No przecież nie bez powodu nie ma tam prześladowania grup społecznych czy politycznych, bo tego nie przeżyliby Sowieci, prawda? Więc pamiętajmy o też pewnych ograniczeniach prawa i tego, że nie możemy przywiązywać się tylko do jednego terminu. Jeśli jeden termin ludobójstwo nie działa, to skorzystajmy z innych instrumentów, którzy także prawnicy podsuwają. Tak, ja nie chciałbym tutaj kontynuować tego wątku, bo natychmiast podążę w zupełnie inną stronę, niezwiązaną z tym tematem. Pani doktor Lubecka. Tak, ja powiem tylko jedno, że ja myślę, że sam Rafał Lemkin by się z panem nie zgodził, że był to sukces, ta konwencja, dlatego że te kulisy walki właśnie o konwencję, ta konwencja została przyjęta w zupełnie innej formie niż Lemkin sobie to wyobrażał. I on nie uważał tego za sukces. To jest to, co już pani profesor powiedziała, on się w pewnym momencie w ogóle zaczął wycofywać. Walczył jeszcze długo. W pewnym momencie zaczął się wycofywać, gdy zobaczył, że to bardziej idzie w innym kierunku, prawda? I że tutaj przewagę trochę mają inni prawnicy i to inne koncepcje zostały przeforsowane. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest też taka, że Lemkin później jeszcze przed swoją śmiercią wznowił tą walkę o to, żeby rozszerzyć konwencję. Właśnie na to jest zasługa Lemkina, cała typologizacja i pokazanie na przykładzie okupacji w Polsce, czyli w jego książce, to wydzielenie, że nie tylko jest biologiczne, prawda, ludobójstwo, ale i kulturowe, religijne, społeczne, moralne, prawda, i on to wszystko opisał, pokazując przykłady. Więc tu bym powiedziała, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, bez woli politycznej nie ma osądzania, jeżeli chodzi o zbrodnie międzynarodowe. Wola polityczna jest pierwszym elementem, który musi być. Prawda? To znaczy bez tego nie uda się najlepszym prawnikom. Prawda? Jest instrumentem polityki i tak w relacjach międzynarodowych jest to szczególnie. To nie jest instrumentem polityki. Tak, to jest też słuszna uwaga. Ja bym tu powiedział jeszcze jedną taką rzecz, mianowicie oczywiście z punktu widzenia celów, jakich sobie Lemkin postawił, stawiał, nie mógł być zadowolony z ostatecznego wyniku, ale jednak odniósł sukces pod tym względem, że zbrodnia ludobójstwa została uznana za nie tylko godną międzynarodowego potępienia, ale też międzynarodowego ścigania, tak? Że stosowanie praktyk ludobójczych jako instrumentu polityki zostało wykluczone. Jak rozmawialiśmy tam w innej dyskusji o wojnie, no to tutaj mamy taki kolejny przykład postępu jednak tego reżimu prawnego, który wyklucza, tak, uprawianie polityki ludobójczej jako właśnie polityki państwa. Ja nie jestem tutaj, nie chcę tu już w to wchodzić, nie jestem zwolennikiem samego polskiego tłumaczenia tej zbrodni, znaczy ludobójstwo. Oczywiście sam Lemkin to wymyślił, ale w Polsce niestety bardzo łatwo o skojarzenie, że chodzi o mordowanie ludzi tylko. Tymczasem genocydu, prawda? Tak, tak, tak. Właśnie tu nie tylko o to chodzi. Przesiedlenia, stosowanie masowych zarządzeń dyskryminujących ma pewną grupę etniczną, społeczną, może być, znaczy jest zakazane z punktu widzenia prawa międzynarodowego. No ale tu muszę skończyć ten wątek, bo chciałbym jeszcze zapytać o tą drugą okupację. No niestety jest tak, że
znowu wychodzimy od tego, że prawo jest instrumentem polityki, a więc to zwycięzcy sądzą i sadzają na ławie oskarżonych zwyciężonych, mimo że Związek Sowiecki był jedną ze stron, które rozpoczęły II wojnę światową. Dokonały wspólnie, w sposób skoordynowany agresji. Prowadziły sprzeczną z prawem międzynarodowym politykę okupacyjną. O tym sobie może kilka słów powiedzmy. Znaczy, jak oceniać tę okupację sowiecką w porównaniu do tego, co powiedzieliśmy już sobie o okupacji niemieckiej. No i o właśnie, czego brakuje w tym naszym doświadczeniu? Pani doktor. Brakuje wielu elementów, bo tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, 17 września 1939 roku Związek Radziecki atakuje Polskę, tak? Natomiast później Związek Radziecki argumentuje, że to nie była wojna agresywna, to był co najwyżej akt agresji, a on nie podlega odpowiedzialności karnej. I takiego rozróżnienia rzeczywiście dokonano w procesie norymberskim, że odróżniono wojnę agresywną od aktu agresji. Nie bez powodu też Związek Radziecki został wyrzucony z Ligi Narodów nie za agresję na Polskę, ale dopiero za agresję na Finlandię i to też przy dużym oporze, tak? Przy bardzo takim słabym głosowaniu w Lidze. I oczywiście, no, bez względu na to, jak to nazwiemy, jak to wtedy nazywano, to była okupacja. Okupacja do momentu, kiedy nie zostały uregulowane kwestie prawne dotyczące naszych granic i kiedy tą władzę przekazano już polskim, nawet jeśli to były władze kontrolowane przez Sowietów, to jednak polskim władzom. I to tutaj to o tyle jest trudniejsze do oceny, że owszem, doszło do wielu zbrodni, no, zbrodni na jeńcach wojennych, zbrodni na ludności cywilnej, przecież tam też mordowano ludzi, prześladowano, wywożono. A nawet zmuszono do głosowania, co też było, te plebiscyty, które są w październiku 1939 roku, tak, przeprowadzone na ziemiach okupowanych, są sprzeczne z konwencją haską. Tak? Oczywiście, że tak. I to, więc to są naruszenia prawa haskiego, ale ze względu na to, że 1942 rok Związek Radziecki jest zaatakowany, to... To w tym momencie pojawia się ten problem, że te polskie ziemie, one są częścią znowu zajęte przez Niemców. Znowu jest skupienie się na zbrodniach, na ludności sowieckiej już w tym momencie, tak? Ludności radzieckiej. I po II wojnie światowej ten wysiłek ludności sowieckiej, te ogromne straty, no bo owszem, nasze straty były ogromne, no ale w porównaniu do Sowietów, no, no też oczywiście duże, ale nie aż tak duże. I tymi ofiarami Związek Radziecki gra. Znaczy on pokazuje, że poniósł największą cenę za prowadzenie II wojny światowej, więc wara od rozliczania nas, jakbyśmy te działania zbrojne prowadzili. I Polacy wiedzieli, że nie ma szansy tego podnosić w różnego rodzaju komisjach. Dlatego też cały czas podkreślali, zajmijmy się zbrodniami chronologicznie. Dlaczego? Bo wtedy do tych zbrodni sowieckich doszlibyśmy trochę później, prawda? I być może otworzyłyby się jakieś możliwości osądzenia, ale tych możliwości nie było i tak naprawdę do dzisiaj ich nie mamy. No poza oczywiście dążeniami do przywrócenia prawdy, do ujawnienia nazwisk sprawców, tak. Bo jak gdyby to jest najpoważniejsza, myślę, taka różnica w świadomości społecznej. My naprawdę znamy całe załogi poszczególnych obozów koncentracyjnych, tak? Wiemy, kogo mogliśmy nawet postawić pod oskarżenie. Tymczasem, jeżeli chodzi o stronę sowiecką, w dalszym ciągu wielu uczestników zbrodniczych akcji przeciwko ludności polskiej nie znamy z imienia, nazwiska. Tak? Ten proces oczywiście
postępuje. Duże zasługi na tym tle położyli historycy rosyjscy, badacze rosyjscy, w tym między innymi z rosyjskiego memoriału, który obecnie jest uznawany za instytucję przez władze rosyjskie, za instytucję wrogą państwu rosyjskiemu, ale niewątpliwie ludzie, którzy byli związani z tą polityką poszukiwania z jednej strony ofiar, ale z drugiej strony także sprawców, przywracają moralne takie poczucie dążenia do ujawnienia tego, co było utrzymywane w tajemnicy przed własnym społeczeństwem przede wszystkim, ale także przed społecznością międzynarodową. Myślę, że te starania trzeba i należy doceniać i myśleć o nich w kategorii zobowiązania na przyszłość. Trzeba je prowadzić. Szanowni Państwo, nasz czas zbliża się nieubłaganie do końca. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować autorkom tego programu dzisiejszego, znakomitego moim zdaniem, pani doktor Joannie Lubeckiej z Krakowa, krakowskiej IPN i Akademia Ignacjanum. Bardzo serdecznie dziękuję i pani doktor Patrycja Grzebek, Uniwersytet Warszawski. Jedna z najciekawszych dyskusji, jaką się nam udało zorganizować. Bardzo serdecznie panią dziękuję i zapraszam na... Zapraszam na kolejny cykl dyskusji o skrzyżowaniu prawa z polityką, z dyplomacją, organizowany przez przystanek Historia. Już 14 czerwca kolejne spotkanie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądnięcia jeszcze raz tego programu, ponieważ warto.